Dzień dobry, dzień dobry. Czas na czytanie tygodniowe. Zapraszam zatem do czytania tygodniowego czasówka w opisie. Zobaczmy, jaki rozkład dla baranków. Cztery kwestie. Zmiany w pracy, w sprawach zawodowych. Sytuacja zmiany w nowości. Widzicie? Nowości. Nowości w miłości. O! Zmiany w miłości w każdym razie. Druga kwestia. I jakie zmiany w finansach? A czwarta kwestia, informacja, dalsze perspektywy, czyli kolejny tydzień. Zawodowo udać się, drogi baranie. Nie wiem, nad czym pracujesz, ale pokazała się karta świat, która może oznaczać albo to, że uda ci się uzyskać to, na czym ci zależy. Albo uda ci się, moim zdaniem, tej karty też mówią, no dopiąć coś, jakiś kolejny krok postawić i dla ciebie to będzie jak zwycięstwo. Mały krok, większy krok, który prowadzi do konkretnej sprawy. Karta świat, jak dla mnie, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, dla części z was mogłaby oznaczać potencjał znajomości, współpracy, kooperacji w handlu zagranicznym z ludźmi, którzy mieszkają, funkcjonują zawodowo w tym znaczeniu w innym kraju, na innym kontynencie być może. To dla kogoś mogłoby być wskazówka. Mógłbyś też się zainspirować kimś, kto działa w podobnej branży, ale zupełnie, że tak powiem, na innym kontynencie, na innej półkuli, więc to może być interesujące. Zmiany w miłości, słuchaj, no w miłości trzeba przeorganizować podział obowiązków, jest jakiś ciężar w miłości. Ktoś za dużo wziął na siebie, ktoś czuje się nazbyt obciążony podziałem obowiązków lub w ogóle jakby brakiem równowagi, jeśli chodzi o kwestie takiej prozy życia. Jakieś też inne sprawy mogłyby tutaj jakby w kwestii miłości wam trochę nie tyle zaszkodzić, co najnormalniej w świecie odebrać koncentrację od romantycznych uniesień. Dlaczego? Dlatego, że dziesiątka buław jakby dla mnie oznacza, że albo mówimy o jakichś kłopotach, które nagle się, że tak powiem, jakieś turbulencje, które nagle nam na naszej drodze wyskakują i tym samym ma to przełożenie na nasz związek, albo po prostu dźwigasz jakiś ciężar, drogi baranie, natomiast to jest to dziesiątka buław, więc ten tydzień pokazuje, że jakby zrzucisz z siebie ciężar sytuacji miłosnej, osobistej, którą dźwigałeś. I teraz tak, w dziesiątce buław powiedziałabym, że też w ogóle oczekiwania, które ktoś ci postawił lub ty stawiasz komuś, są nazbyt wyśrubowane. Nic z tego nie będzie. Dla kogoś to, czego ty pragniesz lub dla tej osoby to, co ona pragnie od ciebie, to jest za dużo. Za dużo na ten moment. I w ogóle nie widzisz jasno, albo druga strona sytuacji nie widzi jasno, dokąd was w ogóle sytuacja prowadzi, nie? W finansach trzeba być obiektywnym. Obiektywnym, rozsądnym, logicznym. Szczególnie, że w dalszej perspektywie, czyli na kolejny tydzień, pokazuje wam się energia królowej monet. Więc te finanse, powiedziałabym, one się pokazują, jeśli jest tu jakiś plan, jeśli będzie jakiś pomysł, jeśli nad czymś pracujecie w takim znaczeniu, układacie sobie działania pod, no wiesz, plan działań pod przyszłe jakieś swoje cele, to jest potrzebna logika. Ten król mieczy mógłby być na przykład księgowym, doradcą finansowym, bankierem, no w każdym razie osobą, która jeśli chodzi o kwestie finansów, może prawnikiem, no osobą, która jeśli chodzi o kwestie finansów, powie wam wprost, powie wam konkretnie, na czym stoicie, co jest z obiektywnego, bo ta osoba nie jest zaangażowana w żaden sposób emocjonalnie w to, co robi, więc powie wam tak zero-jedynkowo, na przykład na co możesz liczyć, albo co jest dla ciebie najlepsze w tej sytuacji, na co trzeba zwracać uwagę i tak dalej. Takie energie. To wszystko prowadzi do energii królowej monet w kolejnym tygodniu. Czyli osoby znowu bardzo rozsądnej, dosyć mocno przyziemnej, opiekuńczej, ale też która potrafi tym, co ma, tymi zasobami, którymi dysponuje, bardzo gładko żonglować, zarządzać i tak dalej. Dziękuję bardzo, zapraszam byki. Jakie dla was czytanko? Okej, same wielkie arkana, no to użyjemy samych wielkich arkan, niech tak będzie, gdzie ta talia, tu. Okej, sytuacja, co na nią wpływa z przeszłości, obecny stan sytuacji i rezultat. Więc zobaczymy, jaką sytuację wskażą karty, o czym chcą z wami pogadać, moje drogie byki, o której sytuacji. Okej, coś, drogi byku, coś, co dla ciebie było takie
bardzo ekscytujące. Na zasadzie stawiam wszystko na jedną kartę. Wszystko albo nic, tak? Angażuję cały swój czas, energię, wysiłek w tą jedną konkretną kwestię. Tego dotyczy czytania. Dla ciebie ta sytuacja, ta osoba, te okoliczności były po prostu wszystkim, czego chciałeś, czego pragnąłeś, zaangażowałeś w tę sytuację, w te okoliczności, w tę osobę, całe swoje serce, całą swoją energię, cały swój czas, tak? Być może postawiłeś wszystko na jedną kartę. A w przeszłości pokazuje się trudna transformacja, czyli zmiana, która nie była dla ciebie łatwa, która być może zrewidowała twój punkt widzenia odnośnie tej sytuacji, która nam się pokazała w karcie numer 1, lub spowodowała, że zdajesz sobie sprawę, że nie wszystko jest dla ciebie do osiągnięcia. Lub nie będzie tak łatwo, jak ci się wydawało, ok? To taka mniej więcej informacja. W przyszłym tygodniu masz po prostu zachować umiar, spokój, wstrzemięźliwość, nie denerwować się, nie stresować. Jeśli było coś, co cię trochę wyprowadziło z równowagi odnośnie sytuacji, w której właśnie... co do której myślałeś, że będzie cacy, co do której, że tak powiem, myślałeś, że to będzie gwiazdka z nieba, że to będzie wszystko, czego pragniesz... I później życie to zrewidowało, co oznacza, że mogło cię to trochę wytrącić z równowagi lub zacząć smucić lub stresować. Tutaj w przyszłym tygodniu karty sugerują, no wiesz, uspokój się, mówiąc wprost, tak? Zadbaj o równowagę, zadbaj o balans, zadbaj o harmonię, zadbaj o zdrowie, o odżywianie. No po prostu, takie rzeczy, tak? Żeby powróciła ta harmonia w tobie, bo zobacz, rezultatem wskazówką jest karta głupiec, czyli... Wyjdzie coś satysfakcjonujące, będzie jakiś powód do radości, tak? Głupiec, radość, zadowolenie, albo będzie nowy początek lub nowe podejście do spraw, żeby jeszcze raz spróbować, jeszcze raz coś zrobić, jeszcze raz podejść do tematu, może już w przyszłym tygodniu mógłbyś jeszcze raz podejść do tematu lub z innej perspektywy spojrzeć na sprawy i zrobić coś inaczej, żeby to, na czym ci zależało, co było tutaj w kartach określone jako wszystko, czego pragnę, spróbować do swojego życia zaprosić. Taka informacja dla byka. Bardzo dziękuję, moje drogie byki. Zapraszam teraz bliźnięta. Zobaczmy, moje drogie bliźnięta, jakie czytanko dla Was. Chodzi o nieporozumienie, które mogło zajść już jakiś czas temu. Zaraz zobaczymy oczywiście więcej, które być może zajdzie w przyszłym tygodniu. Albo jest, ponieważ pierwsza kwestia jest ukryta przyczyna nieporozumień, to może czujesz, że po prostu ktoś ma do ciebie jakiś żal albo coś tam, jakieś, że tak powiem, szmery, więc zobaczymy. Ukryta przyczyna nieporozumień, jawna przyczyna nieporozumień, co zrobić, aby złagodzić sytuację, czego czynić nie należy. No więc sprawdźmy. No... Mówimy tutaj o osobie, która przestała się do ciebie odzywać, albo przestała na ciebie reagować, albo omija cię szerokim łukiem, albo nagle wytworzyła jakiś dystans, tak? Że, no dokładnie. Wiesz co? Chodzi o osobę, która czuje się czymś obrażona, że ją uraziłeś, obraziłeś, tak? Czuje się potraktowana przez ciebie jakoś nie w porządku, jakby zmiana twojego nastawienia, zmiana być może zdania spowodowała, że ona czuje się smutna, niezadowolona, to ją rozczarowało i tak dalej. Ale nie mówi o tym. To jest w ukrytej przyczynie nieporozumień. Ten smutek, ten żal, te niewypowiedziane być może jakieś, no właśnie, żale, krótko mówiąc, ona trzyma w sobie. Nie mówi ci otwarcie o tym, tym samym jest trudno tę sytuację wyjaśnić, ok? Bo jakby ma do ciebie żal teoretycznie o to, że coś się zatrzymało, że ty się zatrzymałeś, że nie chce, że jakby coś się nie rozwija, że jest jakaś stagnacja lub nastąpiło jakieś zdystansowanie, ale ona sama również pokazuje się w energii takiej, która raczej tutaj jakby mówi o tym, że ta osoba się odsuwa od ciebie, czuje się obrażona, ofukana, że tak powiem, i nie mówi nic na ten temat, nie komunikuje się z tobą, ok? Tutaj jeszcze jakby pokazuje się jako jawna przyczyna nieporozumień, ktoś, kto uznał, że ja tego robić nie będę, albo czegoś tam robić nie będę ganiał jak kot z pęcherzem, nie interesuje mnie i tak dalej, odsuwam się od tego. No ale z drugiej strony ta osoba nie chce brać w czymś udziału, ale czuje się, że tak powiem, niezadowolona, nieszczęśliwa, opuszczona, jakaś dziecinada trochę, słuchajcie. Nie oceniam, to nie moje życie, słuchajcie. No w każdym razie ktoś z jednej strony
obraził się, uniósł honorem i odsunął się od sytuacji, twierdząc, że nie chce brać w tym udziału, że mu na tym nie zależy i tak dalej, ale z drugiej strony ta osoba nie czuje się z tym dobrze. Jest jej przykro, że nie wiem, że nie prosiłeś jej, drogi bliźniaku, być może, ale weź, ale chodź, ale spróbujmy, ale coś tam, wiesz, o co chodzi. Tylko po prostu pomyślałeś sobie, okej, no nie, to nie. No więc jakby ona się odsunęła, ty się odsunąłeś i ty być może robisz swoje, a ta osoba czuje się niefajnie, jest jej smutno, jest jej nieprzyjemnie, czuje się pokrzywdzona, no to takie historie się nam tutaj pokazują. Słuchaj, tutaj jakby karty sugerują, żebyś zachowywał się w tej sytuacji, przyjął postawę i takie zachowanie w tej sytuacji zupełnie normalne, tak? Po prostu. Tak jak, nie to, że jakby się nic nie stało, ale żeby nie zaogniać jakoś, żeby nie eskalować jakiegoś nieporozumienia niepotrzebnie, ale też z drugiej strony, żeby się na siłę do tej osoby nie przysuwać, żeby się na siłę do tej osoby nie zbliżać, żeby jej na siłę nie próbować, że tak powiem, do czegoś zaprosić, żeby jej na siłę nie próbować przeprosić być może. Okej, troszkę taka informacja, bo pokazał się ktoś, kto wydaje mi się być obrażona trochę bez powodu, albo osoba, która z jakiegoś powodu uważa, że powinna być, że tak powiem, że powinno się ją o coś prosić, wiesz, o, no to troszkę tak. Masz się zachowywać normalnie, karty sugerują, i nie starać się za wszelką cenę jej dogodzić, a nie starać się za wszelką cenę, wiesz, jakby z nią nawet pojednać, jeśli to był jakiś bardziej otwarty konflikt. Dziękuję, drogie moje bliźnięta. Zapraszam teraz raki. Moje drogie raki, jakie czytanko dla Was? O, rak filozoficznie. Czekajcie, złapię tylko łyka tutaj napoju. Rak filozoficznie. Kim jestem? Czego potrzebuję? Jak mogę to otrzymać? I wskazówka osobista. No wiesz, drogi raku, weszliśmy w Twój sezon urodzinowy. Myślę sobie, że możesz mieć różnego rodzaju przemyślenia. No więc zobaczmy. Ale w przyszłym tygodniu pokazujesz się jako ktoś bardzo spokojny, bardzo wyważony, z niczym nie spieszący się, odpoczywający, naprawdę pełen chill i taki luz. Bez pośpiechu. Natomiast cokolwiek chcesz przyspieszyć w Twoim życiu, cokolwiek chcesz przyspieszyć i jest to zgodne z Twoimi pragnieniami, z tym, że chcesz uszanować swoje własne pragnienia, swoje własne oczekiwania, w związku z czym uznałeś być może, że dłuższe pozostawanie w tym stanie stagnacji za jakiś czas przestanie Ci służyć, to karty mówią, możesz to otrzymać, możesz to przyspieszyć, jeśli weźmiesz na siebie więcej odpowiedzialności. Zachowasz jakiś obiektywizm, to jakieś też sprawy urzędowe się pokazują, jakieś sprawy administracyjne, jakieś egzaminy być może, tak, które Cię na przykład nauka, egzamin, pozyskanie jakichś dodatkowych uprawnień, które wyrwą Cię z jakiejś stagnacji zawodowej, która Twoim zdaniem ma miejsce, otworzą przed Tobą nowe możliwości. Tego rodzaju energię, ale to tutaj karty, nie pokazały się karty działań, od razu powiem. Więc to może być coś, o czym warto sobie pomału myśleć, o czym warto rozmawiać, zapisywać sobie. Natomiast jeśli chodzi o działania w tym zakresie i w każdym innym, to tu rak nie ma działań na przyszły tydzień. Raczej jest pełen chill, spokój. Bo nawet jeśli jesteś w pracy, to jest to po prostu taka energia z gatunku okej, wszystko dzieje się w naturalnym tempie, wszystko dzieje się w naturalnym rytmie, krok za krokiem, ze spokojem, i to jest mniej więcej taka historia tutaj. To jest też rak o dużej dawce cierpliwości i ta cierpliwość uważam, moim zdaniem przyjdą do Ciebie jakieś wiadomości i uznasz, że ta cierpliwość, którą włożyłeś w tą konkretną sytuację, że to był dobry krok, że to była dobra decyzja, że nie było powodu, żeby się spieszyć, ok? Sprawdźcie sobie ascendent, drogie raki, bardzo proszę jeszcze. Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie, i teraz zapraszam, drogie lwy. Moje drogie lwy. Okej, lew będzie miał okazję lub zastanawiasz się nad jakąś okazją.
same wielkie arkana, więc sprawdźmy, czy ta okazja jest dla mnie korzystna. Może chcesz coś kupić, może jakaś okazja, że już ktoś Ci coś zaproponuje w przyszłym tygodniu, wpadnie w Twoje ręce. No to sprawdzamy, czy ta okazja jest dla mnie korzystna. Czego będzie wymagać ode mnie ta sytuacja, ta okazja, tak to określmy. Jakie działania trzeba będzie podjąć i jaki będzie rezultat. Czy ta okazja jest dla Ciebie korzystna, Rydwan? No tak. Uważam, że jest korzystna. Jeśli chodzi o zakup samochodu, dobrze to wygląda. Jeśli jest tu jakiś lew, który rozważa okazję związaną ze środkiem transportu, szeroko pojętą podróżą, to jest też coś, co pokazuje się jako korzystne dla Ciebie. Podróż, przeniesienie się, środek transportu, wyjazd, tak, to jest jako korzystne, ale będzie wymagało od Ciebie siły, widzisz, Ty sam, siły, cierpliwości, skoncentrowania, odwagi. Odwagi. Okazja, którą warto złapać, jeśli czujesz, że po pierwsze, to jest ten moment, w którym absolutnie będziesz się mógł temu poświęcić, masz sobie wystarczająco dużo energii, siły, odwagi, jesteś po prostu w dobrej kondycji, bo tu jest też sporo pracy, szczerze mówiąc, i pojawią się jakieś trudności bądź turbulencje, które trzeba będzie niwelować albo po prostu utrzymać te sprawy w ryzach. I teraz tak, jeśli ta okazja, ona się pokazuje dobrze dla Ciebie, o ile w dłuższej perspektywie, w globalnym ujęciu, ten wybór odnośnie tego, czy złapać tę okazję, czy ją zostawić, spełnia Twoje długoterminowe oczekiwanie jakieś. Czyli to nie jest na chwilę. Nie pokazuje się tu nic na chwilę. Tak bym to określiła. Rezultat. Sprawiedliwości stanie się zadość. Sprawiedliwość jakby na Twoją korzyść zadziała, ale to jest jakiś długoterminowy aspekt w tym wszystkim. Reasumując, drogie lwy, okazja, z którą macie do czynienia teraz lub będziecie mieć w przyszłym tygodniu do czynienia, ona jest dla Was korzystna, o ile utrzymacie skoncentrowanie na wyniku tej sytuacji, na wyniku, którego pragniecie, o ile czujecie, że jesteście w takiej formie, że tak powiem, własnej, gdzie nie zabraknie Wam siły, energii, odwagi do działania, do pokonywania być może również przeszkód, które pojawią się po drodze. Dodatkowo ona będzie dla Was korzystna o tyle, o ile zdajecie sobie sprawę, znaczy macie w sobie tę świadomość, że to jest, że wybór tej, nie wiem, to, że jesteście na tak, to, że złapiecie tę okazję, jest dla Was ważne, ponieważ w szerszym ujęciu, w bardziej globalnym ujęciu daje Wam coś. Daje Wam coś. Karty mówią, że złapanie tej okazji wiąże się dla Was również z podejmowaniem kolejnych i kolejnych i kolejnych decyzji. I za te decyzje być może też będziesz musiał brać kolejną, nową i jeszcze dodatkową odpowiedzialność. Dlatego uważam, karty tutaj sugerują, zastanów się, czy to jest właściwy moment, czy czujesz się w formie, w pełni sił, żeby po prostu z tej okazji skorzystać. Rezultat? Rezultat i trochę wskazówka. Karty mówią, bądź obiektywny, bądź fair, bądź w porządku, ale z drugiej strony w rezultacie pokazują się jakieś kwestie administracyjne, urzędowe, prawne lub po prostu sprawiedliwości dla lwa, z którym to jest po prostu spójne, bo chodzi o jakieś sprawy na przykład właśnie administracyjne czy urzędowe, staje się zadość. Jeśli jest lew, który tutaj po prostu podejmuje jakieś, chce podjąć jakieś konkretne kroki, drogi lwie, natury administracyjnej, urzędowej bądź prawnej, to karty pokazały bardzo wprost, że jest to pewnego rodzaju okazja, żeby pewne rzeczy wyprostować, wyrównać, ale daleka droga. Daleka droga i po drodze kolejne, że tak powiem, różne etapy. Dlatego jak dla mnie karty sugerują, że jeśli chcesz się za to zabrać, możesz się za to zabrać, ale zastanów się, czy ty sam czujesz się, że tak powiem, na siłach na ten moment, żeby z tej okazji skorzystać. Dziękuję bardzo, zapraszam moje drogie panny. Panna chyba jakieś romantyczne ma kwestie, albo przynajmniej, albo na pewno
osobiste, raczej relacyjne, tak? Co nas łączy, co nas dzieli, na co zwrócić uwagę i przyszłość. Więc bardzo proszę, drogie panny, na myśl przywołajcie osobę, której będzie dotyczyć to czytanie i sprawdzimy, co nas łączy, co nas dzieli, na co zwrócić uwagę i przyszłość. Co nas łączy? Dojrzałość emocjonalna. Ciebie i tę osobę, o której tutaj myślisz, droga panno, łączy dojrzałość emocjonalna, umiejętność zapanowania nad emocjami w ogóle. No, to jest tak. Ale z drugiej strony wrażliwość na siebie nawzajem, wrażliwość i empatyczność, jeszcze powiedziałabym, przyjaźń być może, takie raczej dojrzałe energie się pokazały, jeśli chodzi o to, co Was łączy. Miłość do zwierząt, na co należy zwrócić uwagę. Cesarz. Wiem o co chodzi. Król Kielichów jest super, tak? Emocjonalność, dojrzałość, przyjaźń, empatyczność, wszystko się zgadza. Ale cesarz jest jeszcze bardziej super. Dlaczego? Dlatego, że cesarz wie co i jak, kiedy zrobić, żeby naprawdę miał miejsce. Nie tylko o tym mówi, bo to czuje, ale po prostu działa, ma jakiś plan działania. Więc należy zwrócić uwagę, czy obie osoby mają podobny plan działania. Albo jeśli chodzi właśnie o jakiś plan działania Wasz wspólny, czy to się pokrywa. No, na to bym zwróciła uwagę, na jakieś plany na przyszłość zwróciłam uwagę, bo mogą Was poróżnić detale, jeśli chodzi o kwestie ujęcia spraw Waszego związku, Waszej relacji, jeśli chodzi o przyszłość właśnie, jak ją budować, jak ją rozwijać. Co do zasady chcemy tego samego, ale jeśli wchodzimy na poziom detali, szczegółów, to się okazuje, że tu są różnice, które ciężko będzie pogodzić, albo trzeba sobie zdawać sprawę, że będą te różnice, które trzeba będzie pogodzić, ok? Na co należy zwrócić uwagę? Cesarzowa. No to też Ci coś powiem, droga panno. Drugi scenariusz mi się, że tak powiem, tutaj wyłonił. Przyszłość. Aha. Usiąka monet. Tak jakby jest jakaś przyjaźń, najprawdopodobniej w pracy lub w miejscu, w którym spędzasz dużo czasu. Damsko-męska na przykład, która być może przeradza się w bardziej romantyczną. Kłopot w tym, że wiesz, droga panno, jeśli jesteś kobietą i na przykład masz męża, to ten mąż albo stałego partnera, to ten stały partner pokazał się na pozycji, że on wchodzi pomiędzy ciebie, co oczywiste oczywiście, a tę osobę, która nam się tu pokazała w Królu Kielichów. A karty ci mówią, no to zwróć uwagę, żeby nie posunąć się za daleko, jeśli masz, że tak powiem, zobowiązania względem innej osoby, prawda? Przyjaźń przyjaźnią, ale to jest tej przyjaźni, tak jakby rodzi się jakieś głębsze uczucie. Jeśli jesteś w związku, no to karty mówią, zwróć uwagę, żeby nie posunąć się za daleko. Pamiętaj, że jesteś, nie wiem, partnerką stałą, narzeczoną, dziewczyną, żoną. Moglibyśmy również odwrócić tę sytuację. To znaczy, że panna poznaje kogoś, kto jest w związku. I w tym momencie to, że ten człowiek jest w stałym związku lub jest mężem nawet i ma żonę albo partnerkę stałą i być może nawet są dzieci, to jest wszystko, na co trzeba zwrócić uwagę. Czyli to jest ostrzeżenie. Co ciekawe, przyszłość pomimo tych ostrzeżeń pokazuje się na kolejny tydzień dla Was zadowalająco. Pokazuje się szczęśliwa panna, pokazuje się zadowolona panna. Natomiast jeśli już abstrahując od tych, że tak powiem, scenariuszy trójkątnych, wracając do scenariusza numer jeden, tutaj jeśli masz kogoś, z kim chcesz coś tworzyć, budować, bardzo jasno się pokazało, to trzeba zwrócić uwagę właśnie, no bo cel jest określony, prawda? Ale trzeba zwrócić uwagę na detale, na szczegóły w tym znaczeniu, że jakby w jaki sposób my chcemy dojść tam, gdzie sobie zaplanowaliśmy. I nawet jeśli ten człowiek, druga strona, będzie miała inne podejście do spraw, to ty pokazujesz,
czujesz się jako osoba bardzo, bardzo świadoma, bardzo kreatywna, mająca swoje pomysły, mająca, że tak powiem, jakąś moc do tego, żeby zaprezentować swoją wersję tej sytuacji, no i być może nawet przeforsować coś, ok? Tu się jeszcze taka informacja pokazała. Kolejny tydzień dla panny pokazał się dosyć satysfakcjonująco w dziesiątce kielichów, czyli raczej powiedziałabym też informacja, żeby się otaczać ludźmi podobnie myślącymi. Będziesz się czuła bardziej zadowolona, usatysfakcjonowana i tak dalej. Sprawdźcie sobie ascendent. Zapraszam wagi. Zobaczcie moje zobaczmy drogie wagi, jakie czytanie dla Was na najbliższy tydzień. A rak miał chyba. Też tak filozoficznie. Czyli na przykład dla wagi, która ma ascendent w raku, no to jeszcze mogłabyś sobie, droga wago, czytanie dla raka odczytać. Bo waga nieco filozoficznie. Zmagasz się być może z jakimiś pytaniami we własnej głowie. Kim jestem, czego potrzebuję do szczęścia, prawda? Jak mogę to otrzymać i wskazówka osobista. Więc zobaczmy, bardzo proszę, kim jesteś w przyszłym tygodniu. No jesteś, Boże, pokazujesz się jako osoba, która rzeczywiście jest zmęczona. Zmęczona, znudzona, czujesz się odizolowana, czujesz, że czegoś Ci brakuje. Być może są to braki natury materialnej. A wiesz, no karta mówi, potrzebujesz więcej zabawy. Żeby trochę, że tak powiem, potrząsnąć swoją własną energię. Uruchomić własną energetykę. Tak? I koło fortuny. Otwórz się też na różnego rodzaju propozycje, możliwości życiowe, otoczenie Twoje, które być może będzie zaskakujące, albo którego być może nie dostrzegasz. Idź dalej ze swoim planem. Nie użalaj się nad sobą też. Jakiś wyjazd się pokazuje jako szczególnie ważny. No dobra, droga wago. W przyszłym tygodniu pokazujesz się jako ktoś trochę zmęczony, wątpiący w siebie, pesymista raczej, powiedziałabym. Osoba, która uważa, że czegoś jej brakuje lub po prostu czegoś Ci brakuje. Jest tu kwestia zasobności, bo to monetowa energia, której może Ci brakować. Jakiegoś konkretnego zasobu, jakiegoś konkretnego elementu albo jakiegoś materialnego, mówiąc wprost, elementu. Czego potrzebujesz? Potrzebujesz więcej zabawy. Tak wprost karty mówią. Wyjść z tego smutku, wyjść z takiego poczucia osamotnienia, odizolowania, więcej, że tak powiem, spontaniczności. No nie wiem, potrzebujesz się zabawić, po prostu się zabawić. Jak możesz to otrzymać? No otwórz się na to, żeby to mieć. Tak jak powiedziałam, żeby trochę poruszyć energią, żeby trochę zmienić, że tak powiem, swoje nastawienie, żeby przestać się czymś martwić na siłę. Albo poproś kogoś o pomoc. O, to jeszcze tutaj tak mogę Wam zinterpretować. Nie martw się, nie ma, że tak powiem, po co siedzieć dłużej w tym poczuciu zmartwienia. Poproś kogoś o pomoc. No tak, staraj się naprawić, uzdrowić tę sytuację, ale jakby swoją jakąś, ale bądź konsekwentna też. Bo tu koniec końców jest sukces, zadowolenie, wyjście z trudności, ale to samo się nie dzieje. Samo się nie dzieje, drogie wagi. Jest potrzebne Wasze, po prostu trzymasz obie ręce na kierownicy i wiesz, dokąd jedziesz. Konkret. Reasumując, waga, trochę więcej luzu, szczerze mówiąc. I naprawdę, trochę więcej luzu, spontaniczności, jeśli dużo pracujesz ostatnio, lub takie, że tak powiem, proza życia i tego typu historie zaczęły Cię zbyt mocno obciążać. Potrzebujesz po prostu się zresetować i po prostu wrzucić na luz. I to się też pokazuje jako ważne. Dlaczego? Dlatego, że to zmienia jakąś energetykę w Tobie. I koło, że tak powiem, łudu szczęścia i w ogóle takich sprzyjających okoliczności zacznie się też obracać w swoją stronę, jak trochę wyjdziesz do ludzi, jak z takim trochę większym, na większym spontanie i z większym optymizmem wyjdziesz do ludzi, zaczniesz się z ludźmi komunikować nie tak poważnie. Słuchajcie, sprawdźcie sobie ascendent, naprawdę. W każdym bądź razie, może inaczej, wskazówka dla Was.
Dlaczego ty uważasz, że czegoś ci brakuje, droga wago? To jest też osoba, która źle o sobie myśli, po prostu. Sama o sobie źle myśli. Czujesz się samotna, że wokół ciebie nikogo nie ma. Tu są ludzie, tylko trzeba do nich wyjść. No więc jak wskazówka dla części z was, wyjedź gdzieś, spotkaj się z kimś, zaproś kogoś do siebie. To jest jeszcze taka informacja. Dobra, dziękuję moje drogie wagi. Zapraszam teraz skorpiony. Okej, skorpiony mają same arkana wielkie. Co więcej, jeśli dobrze pamiętam, lew miał ten rozkład, więc szczególnie dla skorpiona, który ma lwa w swoim życiu i razem będziecie rozważać jakąś okazję lub dla skorpiona, który ma ascendent na przykład w lwie, no to zapraszam do czytania również dla lwa. Czy ta okazja jest dla ciebie korzystna? Jak najbardziej, karty pokazują. Przyniosło ci to słońce. Widzisz jasno, ona sprawi, że tak powiem, odpowiednio złapana, wykorzystana, że coś w twoim życiu zabłyśnie, rozświetli się, że będzie więcej dobrych rzeczy się działo w twoim życiu, tak? Czego od ciebie będzie wymagać? Współpracę z panną, jeśli masz pannę w swoim życiu, jakby udziału panny, jeśli masz pannę w swoim życiu, lub po prostu znalezienia odpowiedzi na części pytań i zagadnień w sobie samym. Użycia wewnętrznej energii, czyli tego naszego wewnętrznego mędrca, którego każdy z nas w sobie nosi. Ta sytuacja, ta okazja będzie od ciebie wymagać tego właśnie, żeby koncentrować się na tym, co ty o tym myślisz, jak ty byś pewne rzeczy zrobił. Bardziej na sobie, na własnych odczuciach albo na pannie, jeśli masz pannę w swoim życiu, tak? Co więcej, przypominam, że to czytanie moim zdaniem pojawiło się w części filmu dla lwa, a tutaj mamy lwa w karcie słońca, więc tutaj coś się ewidentnie pokrywa. Jakie działania trzeba będzie podjąć, po prostu zacząć robić, zacząć o tym rozmawiać, zacząć ustalać jakiś plan działania, zacząć kreować, no zacząć, tak? Jedynka, magik. Kreuję, tworzę, ale muszę się w to właśnie w magiku o tyle piękne jest to, w magiku piękne jest to, że ta kreacja, uważam, ona jest, że tak powiem, dużo bardziej skuteczna, o ile my naprawdę jesteśmy, wiesz, tak radośni, zaangażowani i z takim fajnym nastawieniem kreujemy i tworzymy. Nam się naprawdę chce to robić, więc... Jakie działania trzeba będzie podjąć? Zacząć o tym myśleć, zacząć o tym rozmawiać, zacząć, że tak powiem, komunikować otoczeniu być może coś i zacząć działać, ponieważ zbierać niezbędne zasoby, zbierać niezbędne elementy, żeby w odpowiednim momencie zacząć też, że tak powiem, działać. Okej? Takie informacje i rezultat. Wszystko, czego chciałeś, wszystko, czego pragniesz, to jest coś bardzo ważnego dla ciebie, mój drogi skorpionie. Bo ta sytuacja, ta okazja wykorzystana może wszystko zmienić w twoim życiu. Na lepsze, biorąc pod uwagę karty, które się tutaj pokazały. Dlaczego o tym mówię? Bo na spodzie mamy kartę transformacji, czyli ty sam. Czyli jakby jest jakaś okazja u skorpiona, która wydaje się być bardzo korzystna, to czy jest stuprocentowo korzystna, tę odpowiedź znajdziesz w sobie, jakie działania trzeba zacząć działać, jeśli ta okazja się pojawi w twoim życiu, tak? Dlaczego? Dlatego, że to zmieni twoje życie na wielu płaszczyznach, być może całkowicie. Jakbym miała zatytułować wam film tygodniowy, to bym zatytułowała twoje życie nigdy nie będzie już takie samo. To mniej więcej taka energia tutaj jest. Dobra, dziękuję bardzo, moje drogie skorpiony. I teraz zapraszam strzelce. No dobra, strzelec też będzie miał okazję. Czyli już uwaga, mamy lwa, mamy skorpiona i mamy strzelca. Rozkłady się powtarzają, więc dla osób, które mają silnie osadzone znaki właśnie w swoim horoskopie lub mają w swoim otoczeniu skorpiona bądź lwa, no to słuchajcie, nie ma przypadków. Więc drogie moje strzelce, czy ta okazja jest dla ciebie korzystna? Czego będzie ode mnie wymagać, czyli od ciebie? Jakie działania trzeba będzie podjąć i jaki będzie ich rezultat? Co karty tu sugerują? Czy jest korzystna? Skorpion miał przed chwilą to samo, a słyszeliście, że tasowałam karty.
Słońce, jak najbardziej. Niesie ogromny potencjał, uważam, tak? Czego będzie wymagać od Ciebie? Skoncentrowania, konkretnego działania, krok po kroku, zaplanowanego, zamierzonego, żeby dojść z punktu A do punktu B, ruchu, po prostu zaangażowania i działania. Bo wyrydwanie to jest tak, że tam na końcu czeka na nas osiągnięcie, którego chcemy, ale ono nam nie spada z nieba. Co więcej, zwróćcie uwagę na tę kartę. Tutaj po drodze, ta droga nie była, no, po drodze nie było łatwo, tak? Ta droga nie była usłana różami. Mimo wszystko udało się przejść co najtrudniejsze i tutaj mamy już, że tak powiem, czystą przestrzeń przed sobą. Czyli ona będzie, ta sytuacja, ta okazja będzie wymagać od Ciebie skoncentrowania, pokonywania trudności, utrzymania fokusu na tym, że chcesz pokonać te wszystkie, że tak powiem, historie, które mogłyby Cię, że tak powiem, zablokować lub mogłyby coś opóźnić, ok? Że znajdziesz w sobie siłę, znajdziesz w sobie energię. Jakie działania trzeba będzie podjąć? Zobacz, karta siły. Dla strzelca, który ma lwa w swoim horoskopie urodzeniowym lub ma lwa w swoim życiu, to jest bardzo wprost informacja. Jakie działania będzie trzeba podjąć? No, jakie działania? No, jakby wykazać się odwagą, cierpliwością, siłą o to, żeby zawalczyć o pewne rzeczy, o to, żeby stawić czoła pewnym rzeczom. Takie działania, tak? Być może lwa zaangażować bardziej, jeśli chodzi o wykorzystanie tej okazji, bo tutaj lew się tak silnie pokazał, lew i rak, że nie jest to, słuchajcie, nie jest to bez znaczenia, co więcej lew i rak, a właśnie w firmie dla lwa i dla raka pokazał się ten rozkład. Jaki będzie rezultat? Słuchaj, rezultat, zrzucisz z siebie jakiś ciężar, pokonasz jakieś trudności, dosłownie. Karta sądu ostatecznego, tak? Strzelec, który się odradza jak Feniks z popiołów, który, wiesz, zostawia za sobą to wszystko, co powodowało, że kulisz się w sobie i czujesz się malutki. Tak? Tu się też pokazało u strzelca ponowne podejście do sytuacji, którą uznaliście za straconą i uda się wszystko, naprawdę, i wyjdziesz na prostą. I to jest dla Ciebie korzystne, że ta sprawa się zmieni, że nabiera tempa i tak dalej. Ta okazja, ona jest korzystna. Co więcej, prowadzi do sytuacji, w której czujesz, że mogę odetchnąć, nie? Ale wymaga masę cierpliwości, masę zaangażowania, dużo sił, no po prostu nie będzie takie łatwe. Moje drogie koziorożce, teraz Wy. Zapraszam, dziękuję strzelcom i zapraszam, moje drogie koziorożce. Co z tą okazją? Kurczę, no dobra, no wyszła ta okazja, to znowu okazja. Czwarty znak, który ma okazję. Ten rozkład miał już rak, miał lew. Miał lew. Strzelec i skorpion? Słuchajcie, sprawdźcie sobie ascendent, bardzo proszę, bo ta karta ewidentnie dziś tutaj dla niektórych znaków się pokazuje bardzo silnie, więc zobaczmy, czy ta okazja jest dla Ciebie korzystna. I znowu ta karta. U lwa i u strzelca, które miały, i te znaki miały ten sam rozkład, tutaj się pokazuje ta sama karta i u Was też się pokazuje, drogi koziorożce. Jakakolwiek okazja pokazuje się w Waszym życiu w przyszłym tygodniu, złapaliście jakąś okazję lub złapiecie jakąś okazję, ona się pokazuje jako niesamowicie radosna, ekscytująca, bardzo korzystna, bardzo korzystna. Czego będzie od Ciebie wymagać? Podjęcia decyzji, wyboru, zdecydowania się, to jest wybór życiowy. Dla części z Was to jest okazja na miłość, to raczej do koziorożców, które są no, stanu wolnego albo chcecie, żeby ogień namiętności, że tak powiem, płomień namiętności w Was odżył. To tu jest taka energia, okazja na to. Okay? Natomiast ogólnie ta okazja, która pokazuje się jako bardzo dobra, rozświetlająca coś w Waszym życiu, ocieplająca coś w Waszym życiu, nadająca więcej radości Waszemu życiu, tak? Niosące jakieś możliwości również finansowe, być może zawodowe, pokazuje się jako korzystna. Będzie wymagała od Ciebie podjęcia decyzji, dokonania wyboru i to jest życiowy wybór. Idę dalej. Jakie działania trzeba będzie podjąć? Zostawić to dla siebie, zostawić to w ciszy na ten moment. Nie mówić o tym za dużo. Mniej znaczy więcej, to mi przychodzi do głowy. A rezultat gwiazda.
No, rezultatem jest spełnienie życzenia, marzenia, optymizm, nadzieja, uzdrowienie, poprawa. Miłość, szczęście, pieniądze, sukces zawodowy, które lubią ciszę. To się pokazuje u koziorożca. Sprawdźcie sobie ascendent. To była informacja dla Was na przyszły tydzień. Zapraszam teraz moje drogie wodniki. Dziękuję koziorożcom oczywiście i zapraszam moje drogie wodniki. No w końcu wodniki. Mamy coś innego. Mój cel, co zrobić, aby go osiągnąć, co może mi przeszkodzić i wskazówka. Moje drogie wodniki, cel, co zrobić, aby go osiągnąć, co może mi przeszkodzić i wskazówka. Czyli pierwsza karta Tarot podpowiada, na czym szczególnie mocno i warto byłoby skoncentrować się w przyszłym tygodniu, moje drogie wodniki. Młodzi ludzie, współpraca z młodymi ludźmi, ludzie, którzy znają się na trendach, bycie bardziej trendy, fancy, poszukiwanie dla siebie jakichś nowych możliwości, oglądanie, rozglądanie się za tym, co Cię kręci i chciałbyś to mieć w swoim życiu, tak bym to określiła. Co zrobić, żeby go osiągnąć? Zacząć działać w odpowiednim momencie. Mamy pazia mieczy, pazia buław. Co mi może przeszkodzić? Okay. Jeśli to jest nowa osoba w Twoim życiu, to przeszkodzić Ci może jakiś sentyment do kogoś w przeszłości. Wskazówka. Bądź obiektywny i weź na siebie jakąś odpowiedzialność. No czekajcie, no, zwilżę usta, jak to mawiają. Wodniku, Twoim celem w przyszłym tygodniu karta sugeruje, że powinno być znalezienie dla siebie dodatkowych możliwości, innych możliwości, poszukiwanie, ale później sprawdzanie jakichś opcji tego, co jest Ci oferowane. Bądź jak detektyw. Przeczytaj wszystko, sprawdź wszystko, po prostu to sugeruje karta. I dopiero później, jak już będziesz wiedział, czego chcesz, co najbardziej rozświetla Twój umysł i co najbardziej rozświetla Twoją duszę, to w tym kierunku działaj. W ogóle też kwestia dzieci się pokazuje, spędzania czasu z dziećmi, z ludźmi młodymi albo z ludźmi takimi bardzo radosnymi, optymistycznymi lub z Twoim celem na przyszły tydzień powinno być maksymalnie wyciągnięcie z tego tygodnia radochy dla siebie, zrobienie czegoś, co jest to zrobienie, myślę, robię, nie ma tych uczuć za bardzo, ale to nieważne, myślę, że to by było dla mnie fajne, robię to. Trochę takie podejście. A przeszkodzić Ci mogłaby Ci jakaś druga szansa? I tu jest miłość? Jakiś comeback? Jakieś sentymenty? Jakiś powrót do czegoś, co kiedyś Cię uszczęśliwiało, ale teraz nie ma gwarancji, że Cię uszczęśliwi. To się pokazuje jako coś, co może Ci przeszkodzić, co jak dla mnie oznacza, że ten powrót do tej przeszłej historii, która wtedy była satysfakcjonująca, teraz wcale może nie być satysfakcjonujący. Wskazówka? Bądź obiektywny, bądź fair, bądź odpowiedzialny. Bądź świadomy, czyli jeśli nie chcesz nigdzie zwracać do nikogo, jak ich przyjmować do siebie, adoratorów, moja droga wodniczko, i raz powiedziałaś, że nie, to bądź konsekwentna. Bo dla Ciebie się pokazało sporo nowej energii. Dobra, zapraszam ryby. Moje drogie ryby, jakie czytanie dla Was? Chyba wodnik miał to przed chwilą. Mój cel, co zrobić, aby go osiągnąć, co może mi przeszkodzić i wskazówka. No to zaczynamy. Twój cel to skorpion. Albo zwróć uwagę na czytanie dla skorpiona. Tam może być dla Ciebie jakaś dodatkowa informacja. Wskazówka to zwycięstwo. Idź po swoje. Ryba idzie po swoje. Nie wiem, co to jest. To Twoje, ale karty mówią, masz iść po swoje. No więc po kolei. Mój cel. Nowa droga, nowe możliwości, nowa ja. Nowy ja, nowe. To, gdzie jestem teraz, przez co przeszedłem, co musiałem zrobić, to mnie dużo kosztowało.
na wielu płaszczyznach, tak? I teraz jakby zakończenie definitywne, radykalne wybaczenie, radykalne odpuszczenie, zakończenie spraw raz a dobrze i na zawsze jest Twoim celem. Ta transformacja w przyszłym tygodniu jest Twoim celem. Dlaczego? Dlatego, że ona prowadzi aż do króla buław, który jest kurka, no po prostu mega wibracyjny, bardzo optymistyczny, niesamowicie, że tak powiem, sympatyczny, dobrze nastawiony do ludzi. To jest też nowa osoba dla pani, nowy mężczyzna, najprawdopodobniej lew, ale wokół tego są jakieś kłótnie bądź niesnaski, bądź inni ludzie, którzy wprowadzają jakieś zamieszanie, jest bardzo napięta atmosfera i to się pokazuje jako coś, co może wam przeszkodzić. Masz iść po tego człowieka, jeśli to uważasz, że jest człowiek dla ciebie. Masz iść po to, co ten król buław ma ci do zaoferowania, pomimo otoczenia, które może się z tym nie zgadzać, o to kłócić z tobą. Jest jakaś kłótliwość, nie? Dodatkowo, jeśli jest ryba, która żyje w związku lub spotyka się z kimś i są ciągle kłótnie, właśnie nieporozumienia, to dla mnie w tym momencie karty mówią, wychodzisz w przyszłym tygodniu już, to jest trudny tydzień dla ciebie, ale wychodzisz z tego związku, zrywasz tę relację, koniec, nie ma o czym gadać, już nic nie będzie takie jak było i jesteś, wiesz, w szóstce buław, czyli myślę, że od momentu decyzji potrzebujesz chwilę czasu, dłuższą, krótszą, żeby to wszystko okrzepło, a koniec końców będziesz z tej decyzji zadowolona, zadowolony. Taka jeszcze informacja. Twoim celem jest dokończenie transformacji, dokonanie transformacji, wprowadzenie zmian, zamknięcie jednych drzwi, żeby otworzyć drugie. Dla części z Was Twoim celem jest skorpion, bo on się tu pokazał, bądź zmiana czegoś w relacji ze skorpionem, więc bardzo proszę, albo masz skorpiona w swoim ascendencie, więc bardzo proszę sprawdź sobie czytanie dla skorpiona, okej? Okay? Co zrobić, żeby osiągnąć to, co chcesz? Co zrobić, żeby ta transformacja, to zakończenie miało miejsce? Musisz być na to gotowa, zdeterminowana i musisz czuć, że dasz radę. Po prostu. Tak? Że nic cię nie powstrzyma. Że nic cię nie powstrzyma. A powstrzymać mogą cię jakieś niewybredne komentarze, jakieś złośliwości. No wiesz, jakby jak to mawiają... Ważne, jak kończysz. No więc jakby chcesz skądś odejść z jakiejś konkretnej sytuacji, relacji, okoliczności, pracy, nie wiem, związku i nagle okazuje się, że dopiero jakby maski opadły i widzisz, z kim masz do czynienia, prawda? Bo ostatnie kilka zdań, czy też ostatnich kilka gestów jest poniżej jakichkolwiek standardów. Taka informacja. Wskazówka. Nie daj się złamać, nie daj się... No i podciąć sobie skrzydeł. Nie odbieraj osobiście w przyszłym tygodniu tego, co ktoś ci powie w nerwach, w złości bądź w afekcie. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.